Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj będzie film o oprysku dla drzewek owocowych. Będzie to dość ważny oprysk, który należy wykonać. Pozwoli on zniszczyć o wiele dużą ilość robaków, szkodników, które atakują nasze drzewa, krzewy owocowe. Jednocześnie, które niszczą owoce, bo są to również robaki, które znajdują się następnie w owocach, a jest to oprysk olejem parafinowym. Chciałem go wykonać teraz, bo już tak od połowy lutego można myśleć o jego wykonaniu. No ale pogoda nie pozwoliła, deszcz pada. Niestety pogoda nie pozwoliła, cały czas padało. A ten oprysk należy wykonać, jak jest dodatnia temperatura, na najlepiej od 5 do 10 stopni. Wtedy wszystkie te związki klejące najlepiej obklejają gałęzie. Należy pamiętać, żeby ten oprysk wykonywać dokładnie spryskując wszystkie gałęzie drzewka. Jest to bardzo ważne, ponieważ im dokładniej to zrobimy, tym będziemy mieli większe prawdopodobieństwo, że nie będziemy mieli problemów ze szkodnikami. Oprysk możemy wykonać od połowy lutego do marca, kwietnia, w zależności od rodzaju drzewka czy też krzewu owocowego. Najlepiej jest go wykonywać, gdy jeszcze nie ma liści lub gdy zaczynają, tak jak w przypadku jabłoni, gdy już zaczynają pękać pąki kwiatowe. To pozwoli uniknąć wystąpienia dużej ilości robaków. A są to m.in. mszyce, przesiędziorki i wszelkie inne szkodniki, które atakują nasze drzewka i krzewy. Co do środków, jakie możecie zastosować, jest dużo naturalnych preparatów właśnie na, żeby wykonać ten zabieg. Olej parafinowy jest całkowicie ekologiczny. Co do stosowania, to musicie już przeczytać na opakowaniu producenta, ponieważ każdy producent ma inne po prostu proporcje, w jakich należy rozrabiać środek, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Co również jest dość ważne, pryskamy każde drzewo, czy też małe, dopiero co posadzone, czy również takie duże. Tu jest jeszcze gąszcz do przecięcia, ale spójrzcie, ile jest pąków. W tych wszystkich pąkach będą. To są pąki kwiatowe, a więc owoców będzie bardzo dużo. Tu jest akurat czereśnia. Tak więc warto się postarać i przyłożyć. Tutaj mamy jeszcze lilak, zwany też białym zem. Spójrzcie, to już ma pąki. Na wszystkie krzewy oprysk z oleju możemy wykonać również na krzewy ozdobne. To też zniszczy szkodniki, które są po prostu, które znajdują się po prostu na krzewach ozdobnych. Bo należy pamiętać, że nie tylko na drzewkach i krzewach owocowych zimują szkodniki. Oprysk również możemy wykonać na orzecha. Tu jest akurat orzech włoski. Tak więc pryskamy po prostu wszystkie krzewy, wszystkie drzewka owocowe, które mamy w ogrodzie. I to by było na tyle. Jeśli ten film był dla was pomocny, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, jakie wy jeszcze wykonujecie opryski. Dajcie znać, czy wam się ten film podobał. Jeśli tak, to napiszcie jakiś komentarz. Zachęcam do subskrypcji i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.